Siema wszystkim z tej strony, Ghost, witam was w kolejnym odcinku z oblegania fortec widzów. A dzisiaj mamy kogo znowuż? Ksardasa. A dlaczego Ksardasa? Bo ma zielony fort. Zobaczcie, jaka tu piękna limonka wjechała. Przyjrzyjmy sobie kolegów, których ma. Naczelnior Ur-Edin Skała 5663 i jest piękną limonką. Czyli taki bardziej chyba żółty? Albo limonkowy? Nie, wydaje mi się, że limonkowy. No dobra, patrzymy dalej. Widzę, że koledzy po jednym ojcu. Wszyscy jednego starego mieli. Okej, 2, 2, 5, 6. Spoko. No tutaj już coś innego. Krwawy. Krwawa rzeka. 3, 2, 3, 3, 5. To jest tropiciel? Wow, tropiciel. Kolejny. Uczony. 2, 2, 4, 3. I też pan limonka. Ja mam kolegę na 65, ale z tego co widzę ma fajne staty, 4, 7, 5, 5, jest super, tylko to wyczerpanie u niego może ten zaważyć na tym, że nie wytrzyma za dużo na punkcie. Kolejna limonka, 3, 1, 6, 5, bardzo dużo trucizny, ty, i ten jest bez szans, ale ktoś tu nagenerował limonkowych orków. No i ostatni też jest panem limonką, 5, 5, 4, spoko, i panicznie boi się morgu. Ja nie przedłużam. No i dobra, panie Ksardas. Pokaż, co tam masz w środku. Pan Ksardas, Cilitungol, Forteca Mroku, do boju! Dobra, na start to widzę, że masz chyba zatrute te machiny. Oko. A mogę się na nie dasznąć? Dziękuję. Mam nadzieję, że Graugr to pomyśli i poleci do bramy. Nie, poleciał na mur. Aha, dobra, już zniszczyli. Ej, te chłopaki mogą sobie przeskoczyć? Ty, oni chyba mogą przeskoczyć sobie przez mury. To nie ma problemu. Dobra, lecimy, sprawdzamy, co tam jest na dole. Pyk. Ty, oni stoją jeden w drugim, czym się zdaje? Albo jeden za drugim chyba. Dio, jeden za drugim stanie. To wyglądało, jakby jeden w drugim stał. Dobra, chłopaki, no to szybkie obstrzelanie was. Jeszcze jakby mi się udało na smoka wskoczyć, by się nikt nie obraził chyba, co? No i nie on strzał. Dobra, chłopaki tak już wybili sobie dziurę. No i szybki drak, dziękuję bardzo. Ile tu jest w ogóle nie płonących, tylko zatrutych min. Są odporni na ogień? Ty, no niby nie. Dobra, puśćmy tego draka, niech sobie lata sam. Ja wjeżdżam, rozjeżdżam i jedziemy. No i dobra, fajne. Hanoćku, ty to jest jakiś niewolnas. Niewolnik, jaki niewolnas, co ja mówię w ogóle? Polska język, trudny język. Ork bić! Bić mocno ork. I admire ambition. Only trouble is when that ambition is to take the fortress I defend. No oczywiście, że mam chrapkę na fort, stary. To by nie miał. Dobra, dzikus się rozkręcił. Jakbyśmy czwóreczkę od razu walnęli? Chłopaki i tak się przebiją dalej. A ja sobie tu kolegów dokończę. No to tyle miałem strzał. Czy ty padniesz? To jest pytanie. You know the difference between you and me? There are thousands more like me. Oj, dosłownie, w tym forcie jest wielu takich jak ty, stary. Oj, 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 oj. Tutaj widzę, że pan Ksardas to się, że tak powiem, nalatał za kolegami, żeby identycznie wyglądali. Albo po prostu jednego sobie wygenerował kolorystycznie i wrzucił tak sobie. O Jezu, tu wjechałem od razu, tu jest prawy punkt przejęty, halo. Chłopaki robią za mnie roboty sami. A chociaż zdążę w kogoś strzelić? O, yeah. Pan łamacz. Tak powiem, pan łamacz stracił głowę. Nie, to jest skorpion, albo mi się zdaje. To jest jeszcze rozścieczony, jo! No przecież, że skorpion. No, chyba nie, stary. Ja mam nadzieję, że moi orkowie się nie zaczęli między sobą prać, bo coś tam zauważyłem, ale... kątem oka. Ja nie chciałbym, żeby się okazało, że oni się leją między sobą. Stary, staniesz tak, żebym mógł cię utrafić, czy będziesz tak skakał jak małpa po wszystkich? Nie, dobra, skacze tylko po mnie z tego, co widzę. No dobra, zobaczmy sobie pana skorpiona, o ile się uda. Fanatyk, dobra. Ty, ale mocny jest, 3, 4, 7, 4. A nie chciałeś go sobie przerolować? Chyba, że jest wzięty do garnizonu, no to wtedy go nie przerolujesz. Ale tak, to jak się sam trafił, to spoko. Jaka małpa wredna. Zginiesz? Nie, dobra, złamał się. Ty, w sumie chłopaki, to już możecie lecieć na następny punkt. A ja się zajmuję panem skorpionem, który jest chyba odporny na strzały. Nie, dobra, on sam poleciał na punkt. Następny. I wjazd, rozjazd.
Dzień dobry, kolejny pan Limonka, a my dziękujemy panu Skorpionowi. Co nam powiesz na sam koniec? Do your worst. It'll pale next to what I've done. Dobra, twoje uczynki tak są dużo gorsze. Haha, mój będzie jeszcze gorszy. Jeb cię w pół. Dziękuję. Ty, dość szybko idzie. Nie podoba mi się to. Aha. No, jakoś moja armia nie wygląda... Nie wygląda na to, że miałaby się rozpierzchnąć. Boże. Polski język, trudny język dzisiaj w odcinku, bez kitu. Dzisiaj, o Jezu, to jest... Ale co, ja się dziwię, jak ja o 6 rano to nagrywam. Polska język, trudny język. Ojojoj, ewidentnie. Ty no, zginiesz gruby, czy będziesz tak stał i nas tutaj tankował praktycznie? Halo. Halo. Że tak powiem, halo. Czy my tu możemy być dalej? A gruby, zostań z nami i baw się. Nie mojego lej! No, co ja robię? Ego lej. Dobra, ogłuszony jest. No to pięknie. Tyk, 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 tyk. Ty, ale jest pancerny ten. Jezus Maria, ile ja w niego ładuję. Patrz, jemu prawie pasek nie schodzi. To za pancerne bydle podłe. No i do piochu, stary. No nie muszą, ja was nie chcę umierać. A ta 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 ta. O, mój leży. Ty, ale szybko im punkt poszedł. A co to pojedyncze? Nie, dwóch chłopaków jest. Szybki przeskok? No i praktycznie sami są eliminowani, nie? Ja tu praktycznie nic nie muszę robić. To jest czyszczonko pełną gębą, ale ten... Kurwa gagatek. Za mną cały czas lata. Ci koledzy zostali wyczyszczeni, bez problemu. Ta krwawa rzeka dwa razy tu była. Fajnie to nawet... Oni fajnie wyglądają, bo ta czerwień im się fajnie składa. Tylko jakiś już mój palant bije resztę. Ja nie wierzę, nie postawię swoich. No i dobra. Pan uczony został wyeliminowany. Ewidentnie mój olok chyba wszystkich leje. No przecież! Zróbmy to inaczej. Chłopaki, idźcie już dalej, bo ten olok was zajebie. No ale nie ma co próbować. Niczego innego. No bo chłop się nakręcił, nie ma już kogo bić, to bił swoich. Ja, ja potrzebuję strzał. Bez kitu. Tondorodondon, tondorodondon, góra. No, chciałbyś we mnie trafić. Jeszcze wyżej. Jeszcze. Jeszcze wyżej i mocniej. Dzień dobry, chłopcy. O, tutaj widzę na ostatnich punktach więcej trochę orków. Oko, pyk i pyk w dół. Dobra, maszynom już dziękujemy, nie ma za co. Ty, ja to jeszcze na złotym może zrobię. Ten fort to bardziej taka ciekawostka, tak szczerze. Bo wyzwaniem to, jak masz dobrych orków, to nie jest. Bumka! Bumka! Dobra, draka to wypuszczam. Jest, jak on tu wszystko splejmi. Dobra, stary. Mógłbyś tam palić trochę, wiesz? Albo zrobimy to inaczej, bo on mnie rzeczywiście spali jeszcze. Gdzie on jest? Gdzie jest ten drak? Kurwa! Aha, dobra, drakik wysadził się, czy nawzajem pozabijali? Mówię, ci orkowie są fajni, ale jako taka ciekawostka, niekoniecznie jako jednostki do walki, z tego względu, że oni się praktycznie sami zabijają. Albo nie są jakoś turbomocni, nie? Jezu, jak ta małpa mi po plecach skacze! Jedna. No patrz, jaki ciul! Że tak powiem. Ty, ten jest Stormbreakerem, czy mi się zdaje? Nie, on ma gondorski miecz! Go ahead, finish me. I prefer to taste your pain, but if I can't have that... Ten jaki dosłownie BDSM jest. Dlaczego tu jest pełno tropicieli tak w ogóle w tym forcie? Teraz dopiero zauważyłem. Jest pełno normalnie tropicieli. Ty, jaki uśmiech. Dobra, tu koledzy już też dziękujemy, oszołomiony. Będzie szybko. Ty, ja to może na złocie nawet zrobię. Ja już nawet tego typa nie podnoszę. To jest najlepsze, oni mają z obydwu stron dziurę, a zamiast wejść, to nie stoją tam. Nie wiadomo czemu. Tylko ologowie przeszli. Gdzie ten gagat jest? Ty, gdzie go kurwa tepło? O, kto niech sobie tam pada, nie? Ale typa wytypało. Nie, dobra, tu leży, nagle się pojawił. Z chwilę nie był w ogóle widoczny. W tej chmarze orków, że tak powiem. Dobra, padniesz kolego? Powiesz coś ciekawego? Okej, okay, rozumiemy to. Dziękuję. Kurwa, nie trafiłem w niego. On pewnie ma całe życie teraz. Kurwa, zagapiłem się. Nie podobuje mi się to. I to bardzo mi się to nie podobuje. Tam w ogóle moich jak kładą też, co jest? To są sami praktycznie niewolasi. Tutaj jeden typ ucieka. Już go nawet nie gonię, bo to nie ma sensu. Jedziemy na ostatni punkt i do naczelnika. Jestem ciekawy, co jest u naczelnika tak w ogóle. Panie Xardas. Panie Xardas. Wow! No i dziękuję ostatniemu koledze. Pan Grogowar. No i siuk, no i pyk, no i punkt jest mój, dziękuję.
Tamten już się nawet poddał, ty. Ale nie, ja cię go nie przejmę. Tym bardziej on ma 81 level. Wszystko mu naładowane? Prawie. Dobra, idziemy do naczelniora. Nic z tym nie zrobię. Bo naczelnik ma jednego pomocnika i jest to chyba też niewolnik. Zaraz sobie zobaczymy. Mogę sobie przejechać. To będzie niewolas. Nie, to jest chyba nekromanta. Jeden jest tylko wrzucony, żeby stawiał praktycznie resztę. Ten jaki rozjebany w ogóle na tronie. Ty, on normalnie ma nawet żółte gacie. Nie, no walny za chwilę. Dobra, wchodzimy. Co tam powiecie ciekawego? Dzień dobry. Ty, 4 sekundy zostało do końca złota. Nie zrobię tego na złocie. You want to know the truth about this fort, Ranger? It's really quite small. And Mordor is very large. It teems with orcs. So many, I don't know how you could even count them. Masz klejonego naczelnika, ewidentnie tu było tak mało orków. Stary, fajny pomysł ogólnie na fort, ale więcej żeby ich było. I żeby byli trudniejsi, to wtedy by było fajnie, ale i tak fajny pomysł. Limonkowych orków. Taki chłop awokado trochę. O, dobra, no to w sumie możemy jeszcze tego kolegę zobaczyć. Bo naczelnika widzieliśmy na samym początku. 3-4-3. Tak, to jest nekromanta, już widziałem, bo to jest normalnie nekromanta wrzucony, żeby se stał i se był i se ciorał, ale tego nekromanta my praktycznie rozjedziemy. O, no to rozjechałem właśnie. Dobra. Tyk. Ty, no chłopaki nie dają się tak łatwo. Uuu, elfia moc? Może... O, chyba się pomyliło trochę, bo to już nie ten etap gry, żeby była elfia moc. Tylko moc twojego pana, pało! Nie no, ja praktycznie typa zbijał sobie łukiem, nie? Chciałbym kogoś jeszcze uderzyć, bo widzę, że oni mi pasek co chwilę zbijają. Nie, dobra, mały jest jednak drażliwy, bo mi zbija co chwilę pasek tymi bombkami. Stary... O, jeszcze berserk się zdenerwował. Ty, dobra, w sumie postaw tych nieumarłych, będę miał na czym sobie nagenerować furię. Wow, naczelnik się rozkręcił, ale bez takich, co? Dobra, raz, dwa, trzy. Tam kolega przeleciał w ogóle. No nie wierzę i tą bombkę znowu zapierdolę. Ja się nie naładuję tego paska bez kitu. Ja się ewidentnie typa muszę pozbyć, bo ja inaczej paskę nie naładuję. No co za podła menda. No nie wierzę i kurwa naprzemiennie, tamten też zaczął rzucać jakieś bombki. I mi co chwilę wybijają ten pasek gniewu. Ja nawet go naładować nie mogę. Co jest? Paszet. Nope. Praktycznie na początku to był spacer przez ten fort. Ale na... Ja muszę się skupić. Skup się, Ghost. Skup. Nie, ewidentnie tego małego trzeba dobić. Duży to tam akurat najmniejszy problem jest. Ty, prawie za mapę wypadłem. Nope, nope. Typa jak on szarżuje cały czas, on jest dobry. Ale jakbyś miał takich trzech, to by było jeszcze lepiej. Albo z tą przeszkadzają jeszcze jednego, nie? Ten nekromanta strasznie przeszkadza tym, że ma tą bombkę, nie? Nie, no co za pała. Co za bita pała po prostu. Ja pamiętam, ktoś kiedyś w forcie miał ogólnie nekromanty takiego, to był chyba Olok, który cały czas respił praktycznie ten nieumarłych i tam było, o Jezu, pełno i to Ologów wszystkiego. Eksplodujesz? No w końcu padł! Chyba ze 2 minuty się z nim męczyłem. Powiedz, że nie wstaniesz, powiedz, że nie wstaniesz, powiedz, że nie wstaniesz. Nie chcę, żebyś wstawał, stary. Ach, nie. Nie wstanie, jest git. But cwany. Dobra, my się zajmujemy naczelniorem. Dobra, zapomniałem, że on ma słabość na co innego. Nie wiem, koniecznie na strzały. Siup, między nogami i chyba zatruwamy, z tego co pamiętam. Tak, bo ty byłeś nieodporny na zatrucie, ale na podpalenie to już jesteś i jeszcze cię, o, że tak powiem, rozściecza. No nic, następna, że tak powiem, maszynka do zbierania obrażeń praktycznie. Nie jest jakoś mega mocny pod względem obrażeń. Da się go łatwo wyminąć, ale problem jest taki. Nie wiem, co mi kurwa trafiło, palec Boga chyba. Patrz, ja sobie go praktycznie mogę wyskakać, nie? Bo problem jest taki, że właśnie nie ma go nawet czym złapać. Wow! No chyba nie, stary. No chyba nie. Trzeba przeszkadzaje mu jakąś zrobić. Pasek jakbym sobie naładował, to bym tu miał pełno przeszkadzaj, na których mogę sobie naładować praktycznie i życie, ale potrzebuję pozbijać was. Zwykłe pionasy. Dobrze, że wybuchy nie, jeszcze nie ten. Nie kasują paska gniewu. Właśnie o to chodzi. Ho, 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 teraz ja sobie powskrzeszam. No, i tak można grać. Iu, iu, iu. Dobra, nie będzie srebra.
Ale chociaż się pobawimy dłużej. To nie mój. To też nie mój. A Olok prawie mnie przewrócił. Ty, no ja się przyciągnąć do nikogo nie mogę. No jaka pała bita. Ej, dobra, on jednak zadaje obrażenia i to duże. Dobra, nara. Nara, stary. Dobra, trzeba to inaczej rozwiązać, ewidentnie. Leczonko szybkie. To nawet przywraca swoich, co jest? Ty, cały czas jest rozścieczony. To jest też mocne. Ty, dobra, ostatnia szansa mi została jedna. Co jest? Aha, on się jeszcze raz musi przedstawić, ja myślałem, że... O Jezu, już myślałem, że go na strzała jakoś zabiłem magicznie. Jak w ostatnim odcinku chyba orka jednego powaliłem. Czy prawie powaliłem. Też pół życia miał, a chłop normalnie leżał. I kiedy masz jeszcze słabości? Ja sobie paska nie mogę nadać, to jest moja słabość w tym forcie. Ty, a ja mam saperów przypisanych tu? Chyba nie. Jo, saperzy są! No to boom! Czemu saper nie chciał... czemu oni eksplodują, jak ja do nich strzelałem? Bumka! Dobra, oni go tylko bardziej rozścieczyli, ale miałem szansę na odzyskanie trochę skupienia. Dobra, a egzekucja coś ci zrobi? No i pięknie, czyli trzeba go egzekucją ładować. Ale sobie życie odnawia praktycznie cały czas. Czyli ty jesteś, no dobra, bo to jest berserk, to on będzie sobie życie odnawiał z każdym uderzeniem, nawet jak uderzy przymierzonego orka. No co, no będzie męczenia się tylko z nim. Faktycznie ci ologowie jeszcze będą przeszkadzać. No co, większość odcinka to będzie męczenie się z naczelnikiem. Naczelnika masz dobrego, powinieneś mieć takich orków kuźwa na każdym punkcie, wtedy to, o Jezu, to by było wyzwanie. Ja nawet nie przyzywam już nieumarłych, jak on się leczy praktycznie uderzeniami w kogokolwiek, to jak się rzuci na tych nieumarłych, to nie ma sensu. Dobra. No niby zatruwa się, ale to mu jakoś obrażeń mega dużo nie zadaje. Ja muszę też skakać cały czas. Dobra, gdzieś mu ten pasek schodzi. To jest jakiś plan na niego. Ważne, że już tego nekromanty nie ma. To można coś zrobić. W sumie mogłem go przejąć, bo on pomógł mi wtedy w walce, ale to zjebałem. Ty, to jest nieumarły strzelec, a skąd on się tu wziął? Dawaj go. Potrzebuję żyćka. Dzięki. No nie wierzę, on uderzył swoich, jeszcze się wyleczył. Weź nie przyzywaj sobie gości, co? Będzie łatwiej cię po prostu pokonać. Dobra, zaczyna zamarzać, już pęka, chłop. No i chuj, uderzył. Nie, ma znowu pełny pasek. Bumka! To podpalenie jest problematyczne, bo to go rozciesza praktycznie. Tego łukiem wykończyć nie mogę. To sposobem. Trzeba pasek naładować gniewu w takim razie. Na zabijać tych wszystkich wokół. Kurwa, przechwycił mnie. Ale dobra, nie dobija. Więc mam nadal pasek. Ty, jak mnie teleportowało dziwnie. Pyk. I znowu? Dziad? Ja kurwa mało zadałem. Ra. Potrzebuję was pozabijać, chłopaki. Sorry, ale musicie popadać, bo on będzie się na was leczył. No nie wierzę, on ma znowu pełen pasek. Ty, jak na wybuchy reagujesz? Też będziesz pewnie rozścieczony, nie? O kurwa, musiał mnie trafić. Powiedz mi jak! Powiedz mi jak, powiedz mi kiedy. Dobra, inaczej. Inna taktyka. Bo ewidentnie chłop przesadza, jeżeli chodzi o liczbę uderzeń we mnie. Chciałbyś? Ja dużego przejmę? A skądże? Przecież ja nie mam perka na to. No to kolejny, dziękujemy. Ja tu miał być lekki przejazd, ale ja tu widzę... Mam Dobra, jest piątka naładowana. Dziękuję. No to jedziemy praktycznie. Jak on się z tego wyleczy, to będzie hit. Nie, paska mi brak. Nie patrz, on nawet obrażeń nie dostaje. Co jest? Cerdas, ty weź sobie wrzuć takich orków na cały fort. Dobra, chociaż życie do połowy mu zeszło. Nie mogę dać mu się trafić i będzie dobrze. Dobra, jest oszołomiony. Chyba cię coś boli, stary. Jezu, pełno nieumarłych. Jeszcze wybuchów pełno. Nie. 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 Dobra, dopiero teraz weszło. Świetnie. Udało mi się to przeciągnąć. Wypadł stąd. Chyba musiałem oczywiście się w coś władować. No nie wierzę, oni mi zaraz zabiją. Nie mam czym. On się wyleczy zaraz. Muszę go tak wymanewrować, żeby nie wpadał w nich. Dobra. Udało się. Jakoś go ominąć. Wyleczyć się. Ale potrzebuje więcej życia, ewidentnie, i musimy się odsunąć od tych rynien z gazem. Będzie problem i to duży, o kurwa. Odcinek powinien się nazwać kurwa mać, nie? Bez kitu. Nie, Xardas, za tego orka to masz dużego plusa, ale mówię ci, posiedź sobie i porób takich orków, bo to jest naprawdę uciążliwe do walki. Dobra, udało się wyleczyć. Najważniejsze, żeby on nie ten... Żeby on się nie wyleczył. Dobra, ma pół życia cały czas. Zatruł się, jest pięknie, będzie oszołomiony. Jego jedyną słabością z tego, co sprawdzałem, jest trucizna. I dobrze, że ma tą zatrutą broń. Dobra, rozcieczenie mu minęło, świetnie. Tylko żeby nic koło niego nie wybuchło i będzie git. Świetnie. Jeszcze jestem coraz bliżej, aż się spociłem. No nie wierzę, co za fała bita mi tu przyszła przeszkodzić. No i znowu jest rozścieczony, musiał się podpalić od czegoś, nie wierzę. Nie, 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 nie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Opala mnie!
miecza i jasno jest! Wow! Jak on mnie utrafi, to będzie hit, nie? Przed samym końcem, jak go prawie zbiłem, jak on mnie zabije. Nie wierzę! Stary, przestań się tak odwracać w moją stronę cały czas! Dobij, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze! Kurwa, musiał wybuchnąć! Jakiś fajansiarz! Nope, nope, nope! Dobra, pasek jest duży, ale obrażenia niewielkie! Nara, potrzebuję cię! Kurwa, nie mam strzał! Ale było blisko! Aż się gorąco zrobiło. O, czujesz to, widzu? Mi aż jest gorąco. Ja to liczyłem, że to będzie szybka, praktycznie przebieżka przez naczelnika, a tu dupa. No kurwa, on zaczął ich bić. Dobra, odporny na strzały. Odporny na wszystko, kuźwa. Nie tylko na strzały. Nie, nie, nie. Zmęcz się w końcu, co? Stary, jakbyś się tak zmęczył, dawaj jeszcze tych saperów, niech oni tu poczyszczą trochę. Głównie chodzi o to, żeby oni się pozbyli tych wszystkich pionasów. Kurwa, tam cała banda jak przyleciała. Dobra, oszołomił się, ale znowu jest podpa... Nie, dobra, jest oszołomiony cały czas. Korzystam z tego. Proszę. A poszedł mnie stąd. Złam się. W końcu. Nie. Nawet. Nie próbuj. Ja nie wiem, czy jemu nie bardziej by się nie opłacało go teraz wymęczyć. Kurwa, nie mam tego. Dobra, bo jestem zatruty, nie skoczę. No. No, 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 no. Nie w rynienkę i dziękuję. Dobra, mam życiko. Dobra, pan Jidman. Jidmanów nigdy mało. Dobra, udało się, niech on się na mnie skupi, nie wali w nich. I będzie... Kurwa, mogłem go zamrozić. Strasznie mało, na nim sobie ładuje paska. Kurwa, znowu mogłem to zrobić, nie wierzę. Jaka ja lama jestem pod tym względem. No dobra, huchnij na mnie. Ja ci huchnę na tego. Na przybocznego. I znowu ich tu jest pełno, zaraz znowu będzie miał pełne życie. Strzały są? Dawaj pana Jidmana. No i oczywiście, że musiał sobie zregenerować to życie, które stracił. Ja też muszę sobie pasek chociaż naładować. Jest, jak oni szybko padają. Stary, no nie ma opcji, że ja ci nie zrobię, nie? Dobra. Kurwa, oczywiście podpalenie musiało wejść z egzekucją razem, nie wierzę. Aaaa. Stary, jakbyś miał cały taki fort, to by była katorga, nie? W takich ologach. No chyba Mr. Kłos miał takiego też ologa, ale on w punkcie go miał. Jezu, ja pamiętam, to chyba drugi punkt był. Przecisnąć się tam, to była katorga, nie? Ziomek co chwilę przewracał, obracał. No nie mogę się wyleczyć. Nope. No i oczywiście nie na własne życzenie prawie się zatrułem, ale jest git. Ten jak se usiadł w ogóle. Don't dance, no limit. Kurwa, muszę wyczuć go tak, żeby być szybszym od niego. Niech on sobie nawet mnie przerzuca, czy tam przewraca. Ale żeby mnie tylko nie pochwycił. Dobra, zmęczył się chyba? Nie! Oczywiście musiał się kogoś uderzyć. On jeszcze nie jest odporny na ataki z ukrycia. Ej! Ej! To warto wiedzieć. A wiesz dlaczego? Patrz. Właśnie nie wiem, czy prawie nie zginąłem. Dobra, udało się. Na górę, 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 na górę. Dzięki. Kolega jest po mojej stronie. Właśnie nie pomyślałem o tym, że mogłem to zrobić. Także moi są koledzy. Tak powiem. Gdzie ty stoisz, paru wodenta? O Jezu. Obal, obal, obal. Zgubić mnie nie zgubi. Żeby jeszcze bliżej stał, by było łatwiej. Dobra, to był głupi pomysł. A może i nie? Teraz zatrucie na nich. Dziękuję. Nie wszystkie trepy się zatruły. Jezus Maria. Jeszcze wybuch. Dobra, udało się go od tyłu podejść. Trzeba go obejść tak, żeby być z tyłu. Jest na niego taktyka. Co za dziad podły. Dobra, ale nie masz już przybocznych. Czemu on górą go przeskakuje, a nie dołem mu pod nogami? No nie wierzę, co za paruba dęta. O, nie wierzę, cały czas! Ja go chcę dołem, a on... No czemu, Talon, tak skaczesz? Alion! Alion! Why? Jak się zatruje? No praktycznie to mu nic nie robi, nie? Ja pierdolę, jaki on jest... O! Z normalnej tragedii. No i oczywiście musiały zwłoki obok wybuchnąć. Nope. 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 Nope! Chciał mnie zatruć, Palant jeden. Ci niby do niego strzelają, ale ja w ogóle tego nie odczułam, że oni mi pomagają. Ja tutaj trzeba będzie poskakać trochę i poprzejmować, nawet jeżeli on ma się wyleczyć. Bo ja potrzebuję. Dobra. I bumkał! Dobra, znowu nie jest rozczyczony. Będzie prostsze podejście do niego. Se biegaj, stary. Ja na twoich pionasach się muszę naładować. Dobra, mam cię. Wiem, że dużo ci nie zdejmę, ale chociaż trochę. Bliżej niż dalej. No i znowu klasycznie. Też spacja, on na niego wskakuje. No i klasycznie oczywiście podpalenie. To by mogło być innego. Dobra, i dupę ma ładowaną. Świetnie, udało się coś tam wykminić w końcu na niego.
Wyjdź z tego. No i oczywiście musiałem w to wleźć. Oczywiście jeszcze musiałem go podpalić. Ty, nie weszło rozsieczenie, dobra, świetnie. Ty, dobra, jest złamany. Dawaj, dziada. Nie tego! Dawaj go. Szczerze muszę przyznać, to była walka. Dzięki, Xaldas, za takiego naczelnika. Spociłem się lekko. No, ja go hańbię, bo nie zamierzam go zbijać do zera. To by była katorga tutaj. Ja wam dziękuję za uwagę. Xaldas, jeszcze raz, fajny fort. Może do dopracowania, ale naprawdę, jeżeli chodzi o to, to naczelnik tutaj jest dużym plusem. Idzie się na nim namęczyć. Więc pewnie sobie nabiłeś kilka punktów na frajerach, którzy przyszli i nie udało mi się tego zdobyć. No ale co? Ja wam dziękuję za uwagę, jeżeli się podobało. Komentarz, like, subskrypcja. Dziękuję, na razie, cześć. Pow!